świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Artist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332. Czy wiesz, jak zadbać o swoje oczy? To proste. Odwiedź salon optyczny na Asnyka. Tutaj czekają na Ciebie darmowe badania wzroku, bogata oferta opraw korekcyjnych wielu renomowanych producentów. U nas znajdziesz progresywne soczewki okularowe, które zastępują dwie pary okularów. Okulary do pracy biurowej, okulary dedykowane kierowcom, okulary BHP, okulary sportowe, okulary przeciwsłoneczne. Wykonujemy naprawy opraw okularowych oraz usługi szlifowania soczewek okularowych w salonie optycznym. Znajdziesz nas na Asnyka 17 w Bolesławcu. Najlepsze widzenie w dobrej cenie. Maja, czwartek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Regionalne zawody lekkoatletyczne Olimpiad Specjalnych odbyły się na sportowych obiektach pierwszego liceum ogólnokształcącego. To cykliczne wydarzenie sportowe, które organizuje Bolesławski Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych. W rocznym kalendarzu wydarzeń sportowych w Bolesławcu zawsze jest kilka imprez, w których uczestniczą osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. To ruch sportowy Olimpiad Specjalnych, które organizowane są niemal we wszystkich dyscyplinach sportu. Ich organizatorami są Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych oraz miejscowy klub Olimpiad Specjalnych Olimpijczyk. Dzisiaj po raz kolejny zaprosiliśmy do udziału 12 zespołów. Są to goście z przedszkoli, z ośrodków, z instytucji wspierających osoby dorosłe niepełnosprawne i ze szkół o podobnym profilu do naszego. Organizujemy to cyklicznie co roku. Wszyscy chętnie odpowiadają na zaproszenie, ale szczególne tutaj uznanie chcę skierować do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Władysława Brońskiego w Bolesławcu, do dyrektora, do wolontariuszy i nauczycieli, którzy otwierają i salę gimnastyczną, i boisko, i mocno nas wspierają w tym przedsięwzięciu. Bolesławskie wydarzenia sportowe Olimpiad Specjalnych organizowane są zawsze na najwyższym poziomie i organizacyjnym, i sportowym. Miejscowe instytucje chętnie więc wspomagają działania z nimi związane. Nie bez kozery jesteście tutaj u nas, dlatego że jest naszą troską również, abyście korzystali z tego obiektu, bo ten obiekt jest również z myślą dla Was wybudowany, bo wszystkie dzieci nasze są. Bardzo serdecznie witam i mam nadzieję, że zawody sprawią Wam dużo satysfakcji, radości i będzie to dla Was niezapomniany dzień. Jeszcze przed rozpoczęciem sportowych zmagań Bolesławska Szkoła Specjalna przygotowała część artystyczną, a w tym pokaz układu tanecznego, którego premiera miała miejsce na niedawnym festiwalu tańca. Thank you.
Kontynuacją tych tanecznych występów była wspólna rozgrzewka przy muzyce. Był to zatem taniec i rozgrzewka w jednym, które już bezpośrednio poprzedziły czysto sportowe już zmagania. Dzisiaj mamy przygotowanych 6 konkurencji lekkoatletycznych. Są to konkurencje biegowe na 60 metrów, na 200, 400, 600 i 800. Ostatnią konkurencją lekkoatletyczną jest skok w dal. Będzie też dzisiaj, gościnnie dziś odbędzie się mecz piłki nożnej, który organizuje Fundacja Goleo. Będzie to mecz pomiędzy uczniami naszej placówki, Szkoły Specjalnej w Bolesławcu oraz Szkoły Specjalnej z Legnicy. Jak zawsze w zawodach olimpiad specjalnych pokaźną stawkę swoich zawodników wystawiło bolesławieckie środowisko skupione przy Szkole Specjalnej i Klubie Olimpijczyk. I tym razem też nie zabrakło Jacka, dla którego nie ma dyscypliny sportu, w której nie przejawiałby aktywności. Tym razem biorę po raz drugi w bieganiu na 600, na 800 metrów, ale mi się uda to wygrać i mam nadzieję, że zdobędę złoto i brąz, oby tylko drugie zdobył. Jak się przygotowywałeś do tego? A dobrze, właśnie trenowałem na treningach, chodziłem do pana Walka na treningi i to długo chodziłem, i to poniedziałek i wtorek trenowałem właśnie. I Jacek, i dziesiątki zawodników z ośrodków specjalnych w całym regionie ochoczo zatem ruszyło do rywalizacji w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych. Marta! Jak widać, każdy dawał z siebie wszystko i walczył do końca. W każdej konkurencji zawodnicy podzieleni byli na grupy o podobnej sprawności, by rywalizacja między nimi odbywała się na podobnym poziomie. Poza lekkoatletyką na szkolnym boisku druga część zawodów odbywała się w sali gimnastycznej. Tutaj królowały konkurencje około lekkoatletyczne, czyli przeróżne tory sprawnościowe, gdzie można było się popisać szczególnymi umiejętnościami. To jest też okazja, żeby spotkać się czasami z naszymi absolwentami, czasami z potencjalnymi uczniami, którzy w przyszłości zasilą szeregi naszej szkoły, albo też z przyjaciółmi, z którymi realizujemy inne imprezy o charakterze artystycznym, jakieś wydarzenia takie ciekawe dla naszych uczniów, które rozwijają ich zainteresowania i służą poprawie ich aktywności. I to jest ta wartość dodana takich imprez. Poszczególne środowiska ośrodków specjalnych w regionie mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami i podpatrywać te najciekawsze pomysły na stymulowanie aktywności wśród swoich wychowanków. Zapraszam na blog wiadomości w skrótowej formie. Wśród nich m.in. informacja o rozpoczęciu się tegorocznej edycji miejskiego konkursu Bolesławiec w kwiatach. Bolesławscy policjanci opublikowali wizerunek osób podejrzanych o jazdę samochodem z tablicą rejestracyjną od innego pojazdu i kradzież paliwa. Dwóch mężczyzn widocznych na zdjęciach poruszało się pojazdy marki Opel Corsa. Zatankowali też samochód na stacji paliw i odjechali bez płacenia. Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu ich tożsamości, proszone są o kontakt z policją. 24-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego został dwukrotnie zatrzymany przez policjantów i usłyszał 3 zarzuty. Za pierwszym razem mężczyzna kierował samochodem, będąc pod wpływem substancji odurzających i miał w aucie narkotyki. Podczas drugiej kontroli drogowej był pasażerem, ale również posiadał przy sobie metamfetaminę. Grozić mu będzie do 3 lat więzienia. Bolesławiecka Fundacja Wspierajmy Zdrowie, która działa przy Szpitalu Świętego Łukasza, zakupiła nowy fotel ginekologiczny wraz z wyposażeniem. Fotel o wartości 15 tysięcy złotych przeznaczony jest dla Szpitalnego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej. Postępowanie konkursowe rozpoczęło się 22 maja.
Przewiduje się, że zakończenie postępowania konkursowego nastąpi do 9 sierpnia tego roku. Już w najbliższy weekend w Złotoryi odbędą się międzynarodowe otwarte Mistrzostwa Polski w płukaniu złota. To już 30. edycja tej imprezy. Tradycyjnie otworzy je barwny, kilkutysięczny korowód mieszkańców i ich gości, przebranych w historyczne stroje. Natomiast muzycznym wydarzeniem będzie koncert zespołu Kult. Wiosna to w Bolesławcu czas rozpoczęcia konkursu Bolesławiec w kwiatach. W tym roku odbędzie się on po raz 31. Jego celem, jak zawsze, jest upiększenie miasta i zachęcenie jak największej grupy mieszkańców do zaangażowania się w działania służące ulepszeniu tej wspólnej przestrzeni. Wszystkie szczegóły znaleźć można na witrynie internetowej Urzędu Miasta. W sobotę Bolesławiec i bośniackie miasto partnerskie Prydniawor obchodzić będą uroczyście półwiecze współpracy. Na placu Piłsudskiego odbędzie się z tej okazji koncert polskich i bośniackich zespołów ludowych, które prezentować będą folklor obu tych krajów. Będą też kulinaria przygotowane przez koła gospodyń wiejskich i dania z food trucków. Najbliższy weekend to w Bolesławcu święto ziemi bolesławieckiej. Przez 3 dni od piątku do niedzieli odbywać się będą wydarzenia związane z kulturą Bałkanów. Miejsca tych wydarzeń to i Bolesławiec, i Bolesławice, czyli tereny, na których osiedliło się po II wojnie światowej wielu reemigrantów z Jugosławii. Szczególne wydarzenia odbędą się zaś w Bolesławcu. W imieniu pana prezydenta Piotra Romana serdecznie zapraszam na 25 maja do Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, a tak naprawdę na plac Piłsudskiego tuż przed naszym ośrodkiem. Tego dnia będziemy oferować dla Państwa melodie z południa Europy. Wszyscy wiemy, że korzenie Bolesławian sięgają nie tylko Syberii, nie tylko Kresów, ale Bałkanów, Bośni, Prydniawora. A przewodnią myślą, która przyświecać będzie sobotnim wydarzeniom, będzie półwiecze współpracy Bolesławca z tym partnerskim miastem w Bośni i Hercegowinie. O 14:00 przy obelisku powojennych osadników nieopodal dworca kolejowego złożone zostaną kwiaty pod tablicą bośniacką przez delegację samorządów Bolesławca i Prydniawora. Pół godziny potem na placu Piłsudskiego oficjalnie otwarte będą rocznicowe obchody i wszyscy zebrani będą mieli okazję zatańczyć i bośniackie kolo, i polskiego poloneza. A potem na scenie pojawią się i polskie, i bośniackie zespoły ludowe. Szczególnie zwracam Państwu uwagę na różnorodność melodyczną występujących zespołów, bowiem będziemy mogli oglądać folklor bośniacki, folklor polski, będziemy mogli przysłuchiwać się muzyce ludowej z Polski i Bośni, ale też czekają nas atrakcyjne wydarzenia muzyczne dla młodzieży, bowiem wystąpi zespół Deminutiv z Prydniawora, który znany jest z występów na różnych scenach europejskich i to jest zespół rockowy łączący muzykę folkową z elektroniczną. Na sobotę zaplanowany też został wykład Adama Banieckiego Polacy z Jugosławii. Niestety nie odbędzie się on w tym terminie. Przesunięto go na 6 czerwca. Nie tylko muzyka, nie tylko taniec, nie tylko śpiew, ale też będziecie Państwo mogli na placu Piłsudskiego znaleźć atrakcje kulinarne. Zapewnią nam te atrakcje koła gospodyń wiejskich z okolicznych miejscowości, z powiatu bolesławieckiego, ale też przygotowaliśmy dla smakoszy z różnych zakątków świata food trucki, które tutaj pojawią się już w piątek. Już w piątek też w Teatrze Starym wystąpią zespoły bośniackie. Natomiast w niedzielę od 13:30 na boisku w Bolesławicach trwać będzie festa bośniacka. Za chwilę nadam jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na piątek. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Najbliższej nocy temperatura w Bolesławcu spadnie do 13 stopni Celsjusza. W dzień wzrośnie do 18. Wilgotność powietrza 90%. Zachmurzenie umiarkowane. Od południa spore opady deszczu i burze. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie ze zmieniających się kierunków. Artist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Czy wiesz, jak zadbać o swoje oczy? To proste. Odwiedź salon optyczny na Asnyka. Tutaj czekają na Ciebie darmowe badania wzroku, bogata oferta opraw korekcyjnych wielu renomowanych producentów. U nas znajdziesz progresywne soczewki okularowe, które zastępują dwie pary okularów. Okulary do pracy biurowej, okulary dedykowane kierowcom, okulary BHP, okulary sportowe, okulary przeciwsłoneczne. Wykonujemy naprawy opraw okularowych oraz usługi szlifowania soczewek okularowych w salonie optycznym. Znajdziesz nas na Asnyka 17 w Bolesławcu. Najlepsze widzenie w dobrej cenie.